księża kapelani, druhny, druhowie, strażacy, jubilaci, drodzy zaproszeni goście, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminku Dolnym oraz na poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego. Wielki to zaszczyt i honor. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tą jednostkę zakładali, w niej służyli, służą i nisko się kłaniam wam, drodzy rycerze świętego Floriana. Słowa, które są wyhaftowane na sztandarach, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, wynosicie w swoich sercach. Nie szczędzicie sił, nie szczędzicie wysiłku i zdrowia, gdy trzeba nieść pomoc, pomagać bliźniemu. I tak jak ksiądz kapelan, ksiądz Paweł powiedział, że stamtąd, skąd inni uciekają, wy idziecie ratując, nosząc pomoc. Szanowni państwo, drogie druhny, drodzy druhowie, strażacy Państwowej Straży i strażacy ochotniczy cieszą się najwyższym uznaniem w Polsce. I to jest wasza zasługa, to jest wasza służba, służba w dzień i w nocy. I żeby nie przedłużać, na koniec, ciesząc się z tego samochodu, życzę, żeby on służył jak najrzadziej, tak jak ksiądz również kapelan powiedział, ale gdy zajdzie taka potrzeba, gdy będziecie musieli wyjechać nim do akcji, na ratunek, niosąc pomoc, żebyście wracali cali i zdrowi, a święty Florian czuwał nad nami. I na ręce pana prezesa, pana Romana Jurasza, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminku Dolnym, z okazji jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, składam serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich strażaków ochotników, którzy przez długie lata działali, tworzyli historię tej jednostki, życzeniami wszelkiej pomyślności i opieki świętego Floriana na dalsze lata ofiarnej służby. Składam z całego serca życzenia. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dużo zdrowia.